Stanisława Rachwał, żołnierz AK. Od końca 1942 do maja 1945 w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po powrocie z obozu Stanisława Rachwał wraca do podziemia, tym razem antykomunistycznego. Pracuje jako wtyczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ucieka przed aresztowaniem z Krakowa. Wpada w ręce UB w Warszawie w październiku 1946. Zatrzymuje mamę na ulicy żołnierz i mówi: pani jest aresztowana, bo pani jest szpiegiem niemieckim. Więc mama zupełnie się zdezorientowana, rozgląda się. Gdzieś tam w oddali zobaczyła męża Krystyny Żywulskiej, pułkownika Andrzejewskiego. Krystyna Żywulska, która była Żydówką, najprawdopodobniej zawdzięcza mamie życie. Stanisława Rachwał po 3-letnim pobycie w niemieckich obozach koncentracyjnych wolnością cieszyła się niespełna 2 lata. 30 grudnia 1947 roku sędzia Stanisław Sieracki skazuje ją na dożywocie. Jednak sędzia Ludwik Kiełtyka poprawia wyrok. Na tą rozprawę mogłam wyjść tylko ja. To był jakiś obskurny pokój, nieduży, jakieś zestawione biurka i 3 panów w mundurach. Krótkie takie oświadczenie z ich strony, że mama zostaje skazana za przynależność do nielegalnej organizacji i wyrok, kara śmierci. Oczywiście mamie kazali wstać, mama cały czas słuchała tego wyroku na stojąco. Nie było śladu zdenerwowania na mojej mamie. Była spokojna, opanowana. Potem pozwolono nam się na moment przytulić do siebie. Mama powiedziała tylko do mnie: nic się nie martw. To było wszystko. To były urywki, to były bardzo króciutkie chwile. To ja wiem, no, wszystko razem może trwało 2 minuty. Po procesie skazani na najwyższy wymiar kary kierowani są do tak zwanych cel śmierci. Pełne napięcia oczekiwani na decyzję o ułaskawieniu lub na egzekucję trwa kilka dni, czasem kilka miesięcy. Data egzekucji jest tajna, więc strach towarzyszy skazanemu każdego dnia. Były łączniczkami, szyfrantkami, sanitariuszkami. Szły za graty jako żony, matki. Żadne ludzkie względy nie były tu brane pod uwagę. Te, którym odczytywano wyroki śmierci, miały zazwyczaj po 20 parę lat. Krytycznie odnosiła się do Polski Ludowej niż do swojego tragicznego przeżycia w Oświęcimiu. Chciałbym dzisiaj móc powiedzieć, że znamy nazwiska wszystkich kobiet, które w latach 40. i 50. stanęły przed sądami i odpowiadały za swoją działalność patriotyczną, działalność niepodległościową. Znamy nazwiska, znamy bardzo wiele nazwisk kobiet, które były więźniarkami politycznymi. Ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że znamy tą liczbę w całości.